24 pytania. Rozmowa poranka. Moim pierwszym gościem jest dziś pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry z Brukseli. Panie pośle, a pan oglądał Casablancę? Oglądałem, ale bardzo, bardzo dawno. To stary film, chociaż cytaty są wiecznie żywe. Dziś Sejm będzie głosował nad ustawą o Izbie Dyscyplinarnej. Podobno Komisja Europejska tylko na to czeka, żeby odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy. No wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście w następnym tygodniu Komisja pozytywnie zaopiniuje polski plan odbudowy. Później jeszcze będziemy musieli poczekać trochę na decyzję Rady Unii Europejskiej, w tym przypadku ministrów finansów, bo to ostatecznie Rada Unii Europejskiej akceptuje te plany. No i wtedy, jak rozumiem, możemy zacząć się starać o środki, no bo w naszym przypadku nie będzie już instytucji zaliczki, tylko te plany, które zostały przyjęte do 31 grudnia poprzedniego roku, miały takie zapisy pozwalające na to, żeby kraj członkowski dostał 13% środków, które przypadły w jego kopercie. W przypadku Polski tego już nie będzie, co oczywiście nie oznacza, że te pieniądze przepadają, no ale to będzie oznaczało, że będziemy musieli zaawansować przedsięwzięcia zapisane w KPO, żeby dostać środki. Wprawdzie ten plan jest związany ze wsparciem gospodarki i ze wsparciem ochrony zdrowia po COVID-zie, więc jak rozumiem, mamy sporo rachunków związanych właśnie z finansowaniem ochrony zdrowia, szpitale tymczasowe, zakupy szczepionek, więc rozumiem, że dosyć szybko przedstawimy te faktury, no ale płatności zapewne pojawią się dopiero gdzieś na początku września. No właśnie, bo teraz to jest już tylko, to już właśnie nie ma tej zaliczki, tylko jest płatność z dołu. Najpierw trzeba wydać pieniądze, a potem można uzyskać zwrot. No ale jak pan słusznie powiedział, mnóstwo pieniędzy wydaliśmy w czasie COVID-u, więc można to odzyskać i pewnie to się przyda na przykład na to, żeby służbę zdrowia poszerzyć również o możliwość leczenia uchodźców z Ukrainy. To znaczy, my zapewne te środki przeznaczymy na wzmocnienie zasobów ochrony zdrowia, no bo przecież musimy się przygotowywać na najgorsze. Być może ta pandemia nie była pandemią ostatnią, a zasoby ochrony zdrowia przez te dwa lata zostały bardzo poważnie nadszarpnięte, więc niewątpliwie pieniądze w ochronie zdrowia się przydadzą i na tym poziomie rządowym i samorządowym. Ale panie pośle, pojawiły się takie sugestie, że tak naprawdę to, ponieważ nie ma nowych środków, które Komisja Europejska mogłaby przyznać Polsce na wsparcie dla uchodźców, to właśnie ten Krajowy Plan Odbudowy, środki, które tam zostały nam przyznane, mogą być wydane na ten cel. Czy to prawda? To znaczy, no taka jest sugestia komisji, ponieważ rzeczywiście ma pani rację, że w tych kieszeniach związanych z imigracją czy pomocą humanitarną są pieniądze, czy były pieniądze, które tak naprawdę już zostały wydane i świeżych środków nie ma, więc rzeczywiście Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania, aby te środki, które są albo z unijnego budżetu, albo z KPO, przeznaczać na te cele. Tylko pani redaktor, no my przygotowywaliśmy, zresztą każdy kraj członkowski przygotowywał właśnie ten plan jako plan, tak jak już mówiłem, wsparcia gospodarki i wsparcia ochrony zdrowia po pandemii COVID-u. I tam są zapisane przedsięwzięcia, które życzyła sobie sama komisja. Co więcej, muszę pani powiedzieć, że tak naprawdę do środków z tego planu ustawili się w kolejce już beneficjenci, widząc priorytety, które zostały tam zapisane. Negocjacje, przypominam, zakończyliśmy w sierpniu poprzedniego roku. Więc to nie jest tak, że teraz tym beneficjentom można powiedzieć, słuchajcie, no to, co proponowaliście i to, co na co się umówiliśmy, że przeznaczymy te pieniądze, to musimy na razie odłożyć, a teraz te środki będziemy przeznaczali na uchodźców. Oczywiście jakąś ich niedużą część można na ten cel przeznaczyć, ale trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy realizowali teraz trochę inne cele niż zapisane wcześniej w KPO i uzgodnione społecznie, bo przypominam, że KPO był przez długie miesiące
konsultowany z różnego rodzaju środowiskami, w tym przede wszystkim środowiskami samorządowymi. Więc no, trudno teraz będzie zmienić, że tak się wyraża, priorytety. Moim zdaniem, pani redaktor, ponieważ ten problem finansowania uchodźców nie jest tylko polskim problemem. Rzeczywiście my przyjęliśmy ich najwięcej, ale są także kraje proporcjonalnie do swojej liczby ludności, które przyjęły ich także bardzo dużo. Więc żeby ten problem przynajmniej załagodzić, to w unijnym budżecie muszą się pojawić dodatkowe pieniądze. Przypominam, że ta sprawa uchodźców, których przyjęła Turcja i na które w ciągu chyba 5 lat Unia Europejska przeznaczyła 6 miliardów złotych, była załatwiana w ten sposób, że w każdym roku trochę pieniędzy na ten cel wydawała Unia Europejska ze swojego budżetu, a resztę uzupełniały kraje członkowskie proporcjonalnie do swojej zamożności. Zrzucając się po prostu na ten... Tak, dodatkowo poza budżetem. Więc moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście Komisja Europejska chce poważnie do tego problemu podejść, a ten moment właśnie tej powagi coraz bardziej się zbliża i nie tylko w odniesieniu do Polski, to muszą się pojawić po prostu dodatkowe środki. No właśnie, tam pierwsze decyzje już zostały podjęte, bo Komisja Europejska ogłosiła, że będzie tworzyła taki fundusz, ale czy w ślad za tym poszły jakieś kolejne decyzje? Na razie nie. Na razie to są zapowiedzi. Środki, które zostały rozdysponowane, to jest chyba kwota 264 milionów euro. My z tego otrzymaliśmy około 150 milionów euro. Najwięcej, no ale w związku z tym, że przyjęliśmy najwięcej uchodźców, no ale to wychodzi, jeżeli mamy to liczyć, około 50 euro na uchodźcę. Przypominam, że w przypadku Turcji to było 6,5 tysiąca rocznie na jednego uchodźcę. No dobrze, ale miejmy nadzieję oczywiście, że tutaj też jakaś taka solidarność się pojawi w Unii Europejskiej. Ja chciałam pana spytać o szósty pakiet sankcji, bo ma być posiedzenie, czyli szczyt ma być na koniec maja, 30-31 maja. No i tam trwają takie przepychanki na temat tego szóstego pakietu. Jak pan sądzi, czy zostanie przyjęty, czy bo tam zdaje się głównym takim kluczową sprawą byłaby decyzja dotycząca zakazu importu ropy naftowej. Czy pana zdaniem to ma szansę na przyjęcie? Rzeczywiście komisja zaproponowała ten pakiet już dosyć dawno, 2 tygodnie chyba temu. Te negocjacje idą rzeczywiście jak po grudzie. Udało się przełamać opór Niemiec, bo przez jakiś czas głównym oponentem były Niemcy. Ale w związku z tym, że Polska zaoferowała Niemcom możliwość zaopatrywania ich rafinerii w byłej NRD przez naftoport w Gdańsku, w związku z tym Niemcy rzeczywiście zrezygnowały z tego oporu i są teraz, zresztą powtórzyła to wczoraj minister spraw zagranicznych, że absolutnie Niemcy popierają ten szósty pakiet sankcyjny. No ale Węgry stoją okoniem. Natomiast rzeczywiście 3 kraje dokładnie, Węgry, Czechy i Słowacja, które są bardzo mocno uzależnione od rosyjskiej ropy, a jednocześnie, jak doskonale wiemy, nie mają dostępu do morza, są w dosyć trudnym położeniu. Ale myślę, że ten opór, bo to nie jest, powiedziałbym, opór polityczny, tylko opór merytoryczny. Otóż te kraje chcą od Komisji Europejskiej gwarancji, że jeżeli rzeczywiście na ten pakiet się zgodzą i będą miały wyznaczone terminy rezygnacji z tej ropy, bo tam chodzi dla części krajów o koniec roku 2023, a dla Węgier chyba nawet 2024, to dostaną z Komisji Europejskiej środki na infrastrukturę, która pozwoli im sprowadzać ropę naftową naftociągami, no po prostu z innych kierunków. Tę infrastrukturę trzeba zbudować od początku, a ponieważ te kraje uważają, że przynajmniej część tych kosztów powinna ponieść wspólnota europejska, więc zabiegają o takie zapisy. Więc jeżeli Komisja Europejska się na to zgodzi, to myślę, że opór tych 3 krajów po prostu przestanie istnieć. No ale z tego co wiemy, to pani szefowa komisji, pani Ursula von der Leyen była na Węgrzech i rozmawiała na ten temat i zdaje się nie uzyskała zgody Węgier. No tak, tylko pani redaktor, no, szefowa Komisji Europejskiej, jak rozumiem, nie mogła jednoosobowo zdecydować, że zagwarantuje Węgrom, nie wiem, 500 milionów euro przez najbliższe 3 lata na tego rodzaju inwestycje.
Więc rozumiem, że to musi być uzgodnione zarówno na poziomie Komisji Europejskiej, jak i Rady Europejskiej, czyli szefów rządów, że godzą się na taki dodatkowy wydatek dla tych trzech krajów, aby zbudowały sobie odpowiednią infrastrukturę. A czego się pan spodziewa po wizycie Ursuli von der Leyen w Polsce? To zdaje się ma nastąpić 2 czerwca. Poza ogłoszeniem KPO, tak? Być może będzie to właśnie taka decyzja. Jak sądzę, Ursula von der Leyen lubi przyjeżdżać do Polski, bo troszeczkę lubi się ugrzać w światełku sukcesu, którego symbolem jest Polska. Pani redaktor, ja nie wiem, zapewne pani pamięta tę scenę z 2015 roku, kiedy do Unii Europejskiej różnymi drogami z południa przybyło około 1,5 miliona uchodźców. No tak, oczywiście wszyscy jak to wyglądały pamiętamy. Te sceny drastyczne na granicach i w krajach Europy Zachodniej. Teraz doskonale wiemy, że z Ukrainy uciekło 6 milionów ludzi. Ponad 3 miliony przybyło do Polski i nawet śladu tego rodzaju scen w Polsce nie ma. Więc każdy z przywódców Europy Zachodniej chętnie przyjeżdża do Polski i chętnie w światełku tego sukcesu swoim społeczeństwom chce się pokazać. Rozumiem. Panie pośle, czy pana nie martwią takie głosy, które ostatnio się pojawiły, że no, Zjednoczona Europa powinna złożyć propozycję pokojową Putinowi i postarać się skłonić Ukraińców do zaakceptowania przynajmniej części żądań Putina, bo można odnieść wrażenie, że takie głosy pojawiają się coraz częściej. Wiadomo, już 3 miesiące trwa wojna. Rzeczywiście bezpośrednio taką tezę sformułował były premier Włoch Silvio Berlusconi. Mówiąc szczerze, tak przy okazji, pani redaktor, bardzo mocno zdziwiłem się, że Donald Tusk, wprawdzie zdalnie, no ale był obecny na kongresie Forza Italia i podziękował Berlusconiemu za przywództwo. A przecież wiedział, że wcześniej on udzielił takiego wywiadu, który jest no, po prostu skandalem. Ponoć tego rodzaju sugestie przedstawił panu prezydentowi Zełenskiemu, także pan prezydent Macron, choć publicznie on od tego się odcina. Ale nie pan ulega wątpliwości. Zełenski powiedział, że tak było, że taka sugestia no więc padła. Właśnie, no w każdym bądź razie wszystko wskazuje na to, że jakaś część establishmentu unijnego życzyłaby sobie takiego rozwiązania, ale myślę, że po przemówieniu prezydenta Dudy w parlamencie ukraińskim, po prezentacji bardzo mocno tych stanowisk, że ani pięć ziemi Ukraina nie odda Rosji, rzecz jest absolutnie przesądzona. Zresztą polscy przywódcy, zarówno prezydent, jak i premier wczoraj w Davos, bardzo mocno optowali za takim rozwiązaniem, że absolutnie nie można żądać od Ukraińców żadnych ustępstw terytorialnych, a morderca, agresor nie może być nagradzany właśnie za masowe morderstwa i agresję na niezależny, wolny kraj. No tak, ale pojawiają się też takie głosy jak chociażby Henry'ego Kissingera, który powiedział, że przecież Rosja zawsze miała swoje miejsce w Europie od 400 lat i częstokroć była stabilizatorem sytuacji politycznej i w związku z tym trzeba jej pozwolić wyjść z twarzą z tego konfliktu. Pani redaktor, Rosji pozwalano wyjść z twarzą z konfliktu w 2008 roku, kiedy zaatakowała Gruzję. Pozwalano wyjść z twarzą w 2014 roku, kiedy zajęła część terytoriów ukraińskich. I właśnie to wychodzenie z twarzą zaowocowało pełnoskalową wojną i gigantyczną liczbą ofiar i kompletnym zniszczeniem infrastruktury ukraińskiej. Koszty tego zniszczenia są szacowane już na setki miliardów dolarów. Więc jeżeli teraz tym imperialnym zapędom Rosji nie postawimy tamy, to za parę lat Europa będzie miała to samo, więc moim zdaniem żadnego wyjścia z twarzą
Putinowi nie można oferować, bo morderca nie ma twarzy. A wizja głodu światowego, bo przecież to też jest taki drugi element. Mówi się, że Rosja żąda zniesienia sankcji, bo jeżeli nie, to po prostu to zboże światowe, szczególnie do Afryki, nie popłynie i w związku z tym no już za kilka tygodni po prostu będziemy mieli głód. Znaczy, pani redaktor, trzeba powiedzieć sobie otwartym tekstem. To jest zamysł Rosji nie z tej chwili, tylko zamysł sprzed konfliktu. Najpierw na jesieni poprzedniego roku Rosja wywołała kryzys energetyczny, bo Gazprom realizował swoje obowiązki wobec krajów Europy Zachodniej, pobierając gaz z magazynów. Jak zbliżyła się zima, poinformowano, że one są puste. W związku z tym doszło do paniki na tym rynku. I ceny gazu zostały wywindowane niebotycznie w górę. W szczycie były dziesięciokrotnie wyższe niż rok wcześniej. I od jakiegoś czasu Rosja próbuje destabilizować rynek surowców rolnych, w tym przede wszystkim zbóż. I robi to całkiem świadomie. Ta blokada portów ukraińskich, kradzieże ukraińskiego zboża, strzelanie do rolników, żeby nie zasiali, nie obsiali pól, to wszystko element tej strategii. Ja mam nadzieję, że cały cywilizowany świat, w tym szczególności ONZ, no jednak wymusi na Rosji no swoistą misję humanitarną i odblokowanie portów na eksport ukraińskiego zboża. Oprócz tego no podjęta została przez Komisję Europejską, ale także Polska i Rumunia w tym projekcie uczestniczy, że jakaś część tego zboża zostanie wywieziona z Ukrainy transportem kolejowym i samochodowym. I to się zaczęło tylko, jak pani się domyśla, 20-25 milionów ton wywieźć ciężarówkami i koleją. Nie jest rzecz łatwa. Nie jest rzeczą łatwą. Rzeczywiście to jest bardzo poważny problem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Zbigniew Kuźmiuk, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze dodam, że Rosjanie też podpalają zboże w elewatorach po to, żeby doprowadzić do większego kryzysu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.